Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Ja ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oświadcza święty Jan Chrzciciel, poprzednik Mesjasza. Osią, wokół której koncentruje się cała dobra nowina, jest prawda o boskim pochodzeniu Jezusa Chrystusa oraz o Jego zbawczej dla nas śmierci i zmartwychwstaniu. Mocno podkreśla to w swoich pismach święty Jan Apostoł. On sam widział rodzącą się na gruncie chrześcijaństwa pierwszą w dziejach herezję. Ten, kto nie uznaje w osobie Jezusa Chrystusa prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, nie ma prawa nazywać się chrześcijaninem. Odrzucenie Jezusa jako Syna Bożego jest tak naprawdę odrzuceniem całej Biblii, całego Bożego objawienia. Tak, Bóg jest jeden, bo jedyna jest natura boska, wspólna trzem boskim osobom. Bóg jest w trzech osobach: jedno bóstwo, trzy boskie osoby. Ojciec jest początkiem i źródłem bóstwa. Syn jest zrodzony przez Ojca i tylko On przyjął ciało i stał się człowiekiem. Duch jest tchnieniem Ojca, posłanym przez Syna na ziemię, aby i z nas uczynić przybrane dzieci Boże. Misterium to jest tajemnicą naszej wiary. Nie sekretem, ale drogocennym skarbem, powierzonym nam przez Boga, danym niejako w depozyt. Rozważając ten dzisiejszy fragment dobrej nowiny, warto pomyśleć o tym, jak wielkim zaufaniem obdarzył nas Bóg, wybierając nas do wspólnoty swoich uczniów, powierzając nam depozyt wiary i czyniąc nas dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Dziś szczególnie podziękujmy Bogu za to Jego ogromne zaufanie wobec słabych ludzi.